Dlaczego ludzie mają niskie poczucie własnej wartości? To jest dla wielu duży problem. Mnóstwo osób uważa, że są za mało inteligentne, wiele kobiet uważa, że nie są wystarczająco ładne, choć tak naprawdę są piękne. Mężczyźni też myślą, że nie są wystarczająco przystojni. Dlaczego? Nawet mnisi czują, że nie są wystarczająco dobrymi nauczycielami albo nowicjuszami. Mniszki i tak samo. Dlaczego ludzie myślą w ten sposób? Dlatego, że w naszym społeczeństwie mamy to okropne zjawisko gonienia za najlepszym, wysoko postawione cele i oczekiwania. Widzimy to w reklamach. Nie czujesz, że żyjesz, jeśli nie jechałeś jednym z tych nowych motocykli z 2- i 3-litrowym zbiornikiem i większym silnikiem. Wow, nie czujesz, że żyjesz, jeśli nie pojedziesz motocyklem z tak wielkim silnikiem. Myślałem, żeby się takim przejechać. Znaleźć kogoś, kto ma taki motocykl i zapytać, czy nie chce stworzyć trochę dobrej kammy. Ale mnich nie powinien jeździć na motocyklu. Wszystko przez te szaty, jak tylko powieje wiatr, rozwiewają się i zamieniasz się w spadochron. Dlaczego ludzie myślą, że muszą mieć te wszystkie rzeczy, żeby być wartościowi? Nasze oczekiwania wobec samych siebie są zbyt wysokie i wobec innych. Dlatego moje hasło, które powtarzam od miesiąca swoim mnichom i ludziom, których uczę, to obniżcie oczekiwania. To piękne uczucie. Nie muszę być taka piękna. Nie muszę być taki silny. Nie muszę zawsze odnosić wielkich sukcesów. Wreszcie mogę być sobą. To jest potężna nauka, bo skąd się biorą te oczekiwania? W większości przypadków nie pochodzą one od ludzi, którzy rzeczywiście nas kochają. Ci chcą po prostu, żebyśmy byli szczęśliwi. Jeśli myślisz, że będziesz szczęśliwy, będąc miliarderem, to czemu nie? Ale jeśli nie będziesz, to nadal będziemy Cię kochać. To dobrze, jeśli odniesiesz sukces, ale jeśli nie, to też dobrze. Nawet jeśli nic Ci nie wychodzi, to bliscy ludzie i tak Cię kochają. Możesz obniżyć swoje oczekiwania i nie starać się tak bardzo osiągnąć tych celów, które narzucają ci inni ludzie. Bo czasem, jeśli mamy tyle oczekiwań, to mówimy to samo swoim dzieciom. Jeśli nie będziesz najlepszy w klasie albo przynajmniej w górnych 5%, to nie będziesz wystarczająco dobry. A tylko jedno na 20 dzieci może być w górnych 5%, więc zawsze będą jakieś dzieci u Ciągle powtarzam, że gdy tylko oblejesz pierwszy egzamin w szkole, to jesteś wolny. Możesz robić, co chcesz, wychodzisz z więzienia. Ale jeśli zdałeś ten egzamin, to w następnym roku musisz wrócić do szkoły i zdać kolejny. I kolejny, i kolejny. Więc jeśli oblewasz pierwszy egzamin, to jesteś wolny. Połowa dzieci w szkole będzie w tej dolnej części. Więc wasze dzieci mają szansę 50 na 50. Proszę, kochajcie je. Nie muszą mieć dobrych ocen. Daniel Goldman, który jest buddystą, w książce Inteligencja emocjonalna, pisze, że ludzie, którzy odnoszą sukces, to nie ci, którym dobrze idzie w szkole. Nie ci, którzy mieszczą się w najlepszych 10, 15 albo 50 procentach, ale ci, którzy są inteligentni emocjonalnie. Czują się kochani, akceptowani, mają wysokie poczucie własnej wartości, bo to pochodzi od rodziców, którzy ich nie krytykowali, nie mieli wobec nich oczekiwań, które były powyżej ich zdolności. Czują, że są wartościowi sami w sobie. To ci ludzie radzą sobie w życiu. Więc przestańcie karmić dzieci czymś, co w przyszłości zmieni się w niską samoocenę, tylko dlatego, że nie idzie im tak dobrze jak innym. Ludzie nawet poniżej górnych 30% czują, że idzie im źle. Czują się źle, jeśli nie są na szczycie, najpiękniejsi, jeśli nie odnoszą największych sukcesów. Możecie być sobą ale musicie się nauczyć, jak obniżać swoje oczekiwania, nauczyć się, jak być sobą. I dopiero wtedy odnosicie sukces, wtedy jesteście szczęśliwi. Więc zamiast oczekiwać zbyt wiele od ludzi, a szczególnie od siebie samego, skorzystajmy z naszej umiejętności kochania siebie za to, kim jesteśmy. Słynne otwórz drzwi swojego serca, niezależnie od tego, kim kiedykolwiek będziesz. Może być trudno uzyskać to samo od innych, bo ludzie będą cię zawsze krytykować, jeśli nie osiągniesz wyznaczonego celu. Jeśli go osiągniesz, ustawią poprzeczkę wyżej, myśląc, że to cię zachęci do dalszych osiągnięć. Tak zwane podążanie za sukcesem to podążanie za stresem i przedwczesną śmiercią na zawał serca. A chyba nie tego chcecie. Nie chcecie życia w ciągłym stresie. Czy to naprawdę na tym polega sukces? Czy te wszystkie osiągnięcia, tytuły, dobytek, czy to tak naprawdę osiągnięcia? Czy to jest sukces? Czy może sukcesem jest życie w pokoju z samym sobą, bez kładzenia się spać wieczorem z poczuciem, że poniosło się dziś porażkę, bez poczucia pod koniec roku, że jest się beznadziejnym przypadkiem? Czy to wszystko jest warte tak zwanego podążania za sukcesem? A może lepiej mieć inteligencję emocjonalną i kochać siebie za to, kim się jest? Zdaj sobie sprawę, że nie musisz odnosić sukcesu, żeby czuć spokój. Nie musisz osiągać tych celów, którymi obciążają cię inni ludzie. Dlatego moja praca jako nauczyciela polega na zdejmowaniu tych oczekiwań, na mówieniu ludziom, że nie muszą być najpiękniejsi, nie muszą być najbogatsi. Mówiłem to w Singapurze i w Malezji, na spotkaniach z młodymi, których uczę. Mówiłem chłopcom, proszę, nigdy nie rzęcie się z piękną kobietą, bo jeśli się ożenicie z piękną kobietą, inni mężczyźni będą na nią patrzeć i przez resztę życia będziecie zazdrośni. Ożenicie się z brzydką kobietą, a nigdy nie będziecie zazdrośni, bo inni na nią nie spojrzą. A jeśli jesteś kobietą, to nigdy nie wychodź za bogatego mężczyznę. Bo, jeśli będzie bogaty, to będzie go stać na kochankę. Wyjdź za biednego, który nie będzie mógł sobie pozwolić na kochankę, i będziesz go miała tylko dla siebie. To zwiększa samoocenę wszystkich brzydkich dziewcząt i biednych chłopców. Nie muszę być bogaty, żeby mieć dziewczynę, nie muszę być piękna, żeby mieć chłopaka. Muszę tylko być sobą. Swoją drogą, kiedy uczę tych młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają szukać partnerów, często sami mówią, że bogactwo i uroda nie są ważne. To, co się liczy, to pewność siebie. Bo jeśli jest się pewnym siebie, można się dobrze bawić, można się zrelaksować. I nie jest się spiętym, bo nie stara się udowodnić czegoś innym. I dla wielu ludzi to właśnie jest atrakcyjne. Pewność siebie, luz, bycie zabawnym. Nie stajesz się takim przez urodę albo bogactwo. Stajesz się takim dzięki inteligencji emocjonalnej. Po prostu akceptujesz siebie takim, jakim jesteś. W buddyzmie, a szczególnie dotyczy to medytacji, jest takie powiedzenie: wystarczająco dobrze. Mówimy sobie, że nasze życie jest wystarczająco dobre. Nasze klasztory? Wystarczająco dobre. Tak, to wszystko może być lepsze. Czasami fantazjujemy na temat tego, jak można by coś poprawić. W piątek mogłoby nam być wygodniej. Moglibyśmy sobie sprawić elektryczne poduszki do medytacji. Przyciskasz jeden guzik i robi się bardziej miękka, inny i robi się twardsza. Może mogłaby być podgrzewana. Mógłby też być guzik do robienia cappuccino albo latte. Gdyby ktoś akurat był zmęczony, mógłby się napić kawy. Ale nie, to jest wystarczająco dobre. A jeśli myślisz, że coś jest wystarczająco dobre, nie masz potrzeby krytykowania i myślenia, jak można to zmienić.